Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl. Witam was w kolejnym let's playu na moim kanale. Zagrajmy w Crash Team Racing 2019 albo po prostu Crash Team Racing Nitro Fueled. Gra, która została ukazana 21 czerwca 2019 roku. No i cóż, jest to naprawdę mega nostalgiczna produkcja. Mimo że wyszła rok temu, to jednak jest to remake kultowych wyścigów Crash Team Racing oraz połączenie do tego Crasha Nitro Kart, ponieważ czemu by nie? Połączyli obie te produkcje. No i w sumie też tam elementy, jak wiadomo, z Crasha Tag Team Racing. Rok temu, czyli w 2019 roku, jak dobrze pamiętacie, się mocno zagrywałem w te produkcje. I teraz sobie pozwólcie, że tutaj trochę pościszam, żeby po prostu mieć wszystko jak najbardziej dobrze, żeby nie było, że będziemy coś zagłuszać. A myślę, że tak w miarę będzie dobrze. I teraz sobie w mikserze dźwięku podgłośnię w miarę, żeby było tam coś słyszalne, jak ja tam mówię sobie w tle. O, myślę, że tyle będzie dobrze. No i tak, zaczynamy oczywiście, skupiamy się na Adventure Mode. I jak pamiętacie, już robiłem serię z Easy, Medium oraz Hard. Więc teraz czwarta seria i zarazem ostatnia seria będzie ona z klasycznego Adventure Mode. Czyli po prostu będzie to oryginalny CTR, tylko że po prostu w nowej grafice. Więc myślę, że bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. I tak jak w oryginalnym let's playu, będziemy sobie jechali niejakim Tiny Tigerem. Bo czemu by nie? Bardzo lubię tę postać i jest ona całkiem spoko. Plus będzie to taki pstryczek w nos. A raczej takie puszczenie oczka do fanów, którzy śledzili moje poczynania od 2014 roku, kiedy robiłem tego typu content. Bo jednak wtedy to, no zaczynałem właśnie, to był mój czwarty let's play na kanale Crash Team Racing. I pamiętam, jak właśnie zaczynałem Tiny Tigerem i jakoś tak nostalgicznie podchodzę do tego let's playa. Mimo że był on w gównianej jakości, to można by powiedzieć, że ten let's play to będzie takie odtworzenie tego, co zrobiłem w 2014, ale w troszkę lepszej jakości niż wcześniej. Więc tak, mamy tutaj cutscenkę, w której to w poziomie Coco Park wszyscy się ścigają i jak gdyby nikt nic, wszystko leci sobie swoim tam życiem. No, Cortex ściga się z Coco oraz z Crashem i właśnie pojawia się ta oto wielka głowa. Jak widzicie, już raczej nie będzie dla was żadnym spoilerem to, że postać, która do nas teraz przemawia, jest niejaki Nitrous Oxide. Jest on, że tak powiem, mistrzem galaktyki Gasmoxia. I w zasadzie on nawet pochodzi z tej samej galaktyki, ponieważ jest kosmitą pochodzącym z planety Gasmoxia. I rzuca nam teraz wyzwanie, żebyśmy to stoczyli z nim wyścig. Ten, kto wygra, to oczywiście ma wszystko zapewnione, że on się odczepi i sobie poleci na Gasmoxie. W momencie, jeżeli przegramy, no to wtedy on naszą planetę Ziemię zmieni w ogromny parking. No, w ogromny parking. Chciałem przez chwilę powiedzieć samochodowy, ale po prostu w ogromny parking. Więc to jest po prostu nasze zadanie. Więc tutaj nie ważne, czy to Crash, Coco, Cortex, Tiny, czy inne tego typu postacie. Po prostu wszyscy musimy połączyć siły, łącznie z bossami, z którymi będziemy się ścigać. I po prostu skopać dupę Oxide'owi, by odczepił się od planety Ziemi i mógł sobie tam rządzić w Gasmoxie i dać nam święty spokój. Myślę, że to jest całkiem spoko rozwiązanko. No, mamy tutaj jakby prezentację wszystkich postaci, jak sami zresztą widzicie. Zamek to oczywiście niejaki Dr. Neo Cortex, no bo z czym się kojarzy, a raczej z kim kojarzy się zamek. To już chyba wiemy z kim. A z Crashem, no to co zwykle. Crash sobie leży i odpoczywa. Nic szczególnego. Witajcie w naszym pierwszym świecie, jakim jest El Sanity Beach. No i ponieważ gramy złą postacią, no to maska, która nas będzie reprezentowała, również będzie zła i jest nią Uka Uka.
No i tutaj Łuka nam tłumaczy co i jak, czym jest tak naprawdę Warp Vortex. Warp Vortex to jest właśnie ta oto platforma, która zabiera nas na poziomy. Tłumaczy nam również odnośnie minimapki, bo tam była na początku wzmiankę, że żeby dostać się do konkretnych poziomów, to musimy spoglądać na minimapkę. Są również poziomy, które będą zablokowane, które zresztą tam widzieliście przez chwilę. No i w zasadzie to tyle. Mamy również takie oto bramki, które oznaczają, że potrzebujemy na przykład jednego klucza, by przedostać się dalej. Tutaj mamy od razu na samym starcie dostępne dwa poziomy, aczkolwiek zanim je zrobimy, to spróbujmy zrobić coś, co zrobiłem w oryginalnym Let's Play, czyli po prostu trochę powkurzajmy maskę. Tutaj, chciałem powiedzieć Aku. Łuka będzie nam tłumaczył odnośnie tego, że Warp Vortex albo Warp Pad odblokuje się tylko wtedy, kiedy zdobędziemy jeden puchar. W momencie, kiedy nie mamy tego pucharu, no to trasa Mystery Caves się nam nie odblokuje. Teraz lecimy tutaj. Tu z kolei troszeczkę zmieniony dialog w wersji Nitro Fueled, ale w każdym razie Łuka opowiadał nam o tym, że ta brama się nam otworzy tylko wtedy, kiedy zdobędziemy wszystkie trofea z tego oto świata. No i tutaj jest wywód odnośnie tego, że żeby odblokować tę bramkę, to potrzebujemy mieć dwa klucze. Inaczej, jeżeli nie będziemy mieli tych dwóch kluczy, no to ta bramka, a raczej ta brama się nam nie otworzy. Nie wiem, dlaczego ja na to bramka mówię. Po prostu to jest brama, bo to jest ogromna brama. To myślę, że każda normalnie myśląca osoba się domyśli, co to jest. To jest po prostu ogromny ekran load save screen. I w momencie, kiedy chcemy, powiedzmy sobie, zapisać, to po prostu do takiego ekranu podjeżdżamy. Całych tych ekranów na Hub World jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak. Mamy 6 ekranów, na razie nie chcemy zapisywać, ponieważ mamy tak, tutaj ekran, w następnym świecie mamy ekran, w kolejnym świecie mamy ekran, później również mamy ekran i potem też mamy ekran, czyli przepraszam najmocniej, nie 6, a 5 ekranów mamy. Dobra, tutaj mała pomyłka. Tu oczywiście Łuka nie będzie nam zawracał dupy, bo już się pytaliśmy go o to, więc teraz podjedźmy sobie tutaj. Ale myślę, że tutaj też się raczej domyśliliście co i jak. On po prostu nam będzie tutaj tłumaczył odnośnie tego, że żeby odblokować tę bramę, potrzebujemy mieć jeden klucz. I myślę, że się domyślacie, od kogo ten klucz zgarniemy. Dobra, koniec pitolenia. Lecimy sobie na pierwszą trasę. Crash Cove. No. I mamy tutaj prezentację tego oto poziomu. Tak on się właśnie prezentuje. Co widzimy może nawet chociażby po tych małpach u góry, co z nas się nabijają. I lecimy w sumie z koksem, nie ma to tamto. Tak oto wygląda jakby wszystko w tym oto odświeżonym Crashu Team Racing Nitro Fueled. Dosłownie zdjęcia postaci również są w fajny sposób przedstawione. Plansze w ogóle są jeszcze lepsze niż wcześniej. W sumie wydaje mi się, że powinienem trochę podgłośnić, tak więc czekajcie chwilę, damy trochę więcej. Może teraz będzie coś tam słyszalne, aczkolwiek nie chcę, żeby to też mnie zagłuszało w jakoś super. Więc myślę, że będę bardziej kolidował z tym sobie. O, tak myślę, że 27.7 to będzie idealna głośność. W ogóle na samą myśl, jak się dowiedziałem, że wychodzi remake Crasha Team Racing, to nawet nie wiecie, jaki byłem ujarany, uchachany i w ogóle po prostu podjarany tym wszystkim. Serio. Znaczy, troszeczkę miałem z tyłu głowy, że Team Racing będzie pewnym remake'em, dlatego że no nie ukrywajmy, ale Team Racing z PlayStation 1 sprzedawał się jak świeże bułeczki. Było to pewne, że w końcu doczekamy się remake'u. Ale nikt się raczej nie spodziewał tego, że oni dodadzą taką zawartość, że po prostu to jest głowa mała, co oni tutaj odwalili. Serio. Naprawdę jestem wręcz zdumiony tym,
Co oni tutaj najlepszego odwalili? Przecież oni tutaj po prostu połączyli wszystkie trzy gry ze sobą. Bo są elementy z Nitro Karta, są elementy z Tag Team Racing, są nawet postacie z Nitro Karta, są też postacie z Tag Team Racing. I same te Grand Prix, które miały miejsce swego czasu, to naprawdę to też była miazga. Szkoda, że już tych Grand Prix nie ma. No ale no, trudno się mówi, no żyje się dalej, trzeba się z tym pogodzić wbrew pozorom. Tak, przy okazji zbieramy sobie Wampa Coinsy, ale Wampa Coinsy możemy sobie wydawać w pit stopie, więc na chwilę obecną są nam bezużyteczne. No, i tutaj mamy prezentację, że udało nam się zdobyć pucharek. Wszyscy się cieszą, oprócz Edgida i Pury, bo Pura to oczywiście również jest zły. O, i temu oko wypadło. What the fuck? O Jezus Maria, jak to przeszło? To gierki dla dzieci. Nie, serio, ja się tak zastanawiam, jak to w ogóle mogło przejść. Tutaj od razu mówię, że są zamienione dialogi, ponieważ ta wiadomość od Uka Uka slash Aku Aku pojawiłaby się wtedy, kiedy byś zdobył bodajże 5. albo 6. trofeum, więc XD trochę, nie powiem, że nie. Dobra, czas na drugą planszę, czyli na Roo's Tubes, czyli na tunele naszego Reapera Roo. No, i teraz przed nami prezentacja kolejnego wyścigu, czyli Roo's Tubes. Tunele naszego Reapera Roo, ponieważ to on jest odpowiedzialny za tę oto planszę i jest on tutaj szefem tej planszy. W ogóle po czym można rozpoznać, że jest to plansza bossa? Chociażby po tym, kiedy jego imię widnieje w tytule. Ale czasami są takie na przykład ancymonki jak Hot Air Skyway czy Dragon Mines, które niby wbrew pozorom są pewnym nawiązaniem, chociaż w przypadku Dragon Mines, do kogo może należeć ta trasa, bo na pewno nie do Spyro, to jednak ciężko byłoby się domyślić, do kogo tamte trasy dwie należą, więc od razu mówię, że Dragon Mines należy do Komodo Joe, a Hot Air Skyway należy do Pinstripe'a Potoru, który również debiutuje w tej części. Dla niewtajemniczonych, Pinstripe ostatni raz zadebiutował w Crashu 1. Później w Crashu 2 dowiedzieliśmy się, że on tak naprawdę przekabacił Tauna na swoją stronę, przez co Tauna już nie jest dziewczyną Crasha. A w Crashu 3 nawet nie było żadnej wspominki, jeżeli chodzi o jego osobę, więc można by powiedzieć, że wraca po bardzo długim czasie, bo ostatni raz był w Crashu 1. Komodo Joe z kolei był ostatni raz w Crashu 2. On był bossem jako drugi w drugim Warp Roomie. I towarzyszył mu wtedy jego brat, czyli Komodo Moe. No i nie wiem, czy może między sobą się pokłócili, czy co, ale w Crashu Team Racing powraca tylko jeden, czyli Komodo Joe, ten chudszy jakby co. No i w taki oto sposób ukończyliśmy kolejny wyścig Roo's Tubes. Tunele Roo zostały ukończone. Bardzo się cieszę z tego powodu i możemy kontynuować dalej z grą. No i powracamy sobie z powrotem, gdzie tym razem Polar i Diggodile debiutują na podium. Polar jako miejsce drugie, Diggodile jako miejsce trzecie. No cóż, nic na to nie poradzę, że jesteście słabiakami. No i teraz tam się świeci nam jedyny punkt, który wcześniej był zablokowany. Tutaj Uka Uka będzie nawiązywał raczej do dialogu, kiedy zdobywaliśmy 6. trofkę, czyli opowiada nam o Power Slide'ie, jak możemy go, że tak powiem, używać. W oryginale byłaby podpowiedź, że po prostu musimy naparzać L1, L1 button. Tutaj nie widziałem, żeby było powiedziane o tym, więc no niestety prawdopodobnie twórcy chcą, żebyśmy się domyślali co i jak.
I teraz lecimy na Mystery Caves. Poziom, który tak na dobrą sprawę na pewno nie jest żadnym odzwierciedleniem tego, co tutaj widzimy, ponieważ w tle, jak widzicie, jest wodospad oraz małpy, które uderzają się w klatkę piersiową. Nie, tego nie będzie w tym poziomie, mogę wam to od razu zapewnić. No. I tak oto będzie teraz nam zaprezentowana prezentacja planszy Mystery Caves. Niebezpieczne jaskinie. Nie ukrywajmy tego, bo taka jest polska translacja. No i cóż, zobaczymy, czy te jaskinie są tak bardzo niebezpieczne. Choć można zobaczyć po niektórych rzeczach, że są faktycznie niebezpieczne, chociażby patrząc na takie pterodaktyle czy inne tego typu stworzenia, które występują tutaj. Oprócz oczywiście pasywnych tych żółwików, ponieważ żółwie tutaj to bardziej robią nam za platformę wybijającą nas, więc nie można się do nich przyczepić. No ale na przykład mamy tutaj ogień, który wyskakuje z lawy, który jest bardzo zabójczy, ponieważ bezpośredni kontakt z nim powoduje, że po prostu jesteś spowolniony, dlatego że jesteś spalony żywcem. Co jest dosyć niefajne i jest to bardzo złe. Tak złe, że bardzo, 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 bardzo złe. Ogólnie Crash Team Racing 2019 albo Nitro Fueled, który teraz jest ogrywany po raz ostatni już na kanale. Bo raczej wątpię, że kiedykolwiek do tej gierki wrócę, no chyba, że na jakimś luźnym livestreamie, jak mi się zachce. No to ogólnie też jest powód, dlaczego robię Crash Team Racing po raz czwarty. Otóż, jak wiecie, lecą te maratony Crasha na moim kanale, co nie? Mieliśmy niedawno czwarty maraton Crasha, gdzie praktycznie mieliśmy tę sagę Tytanów i Mutantów, gdzie po prostu ogrywałem trzy wersje Tytanów, dwie wersje Mutantów. No i potem jako bonus dostaliście maraton z trylogią, no i w sumie teraz Team Racing, bo tak, Team Racing również się wlicza w piąty maraton. I z jakiego powodu wliczam te 3 plus Team Racing do osobnego maratonu? Ponieważ obiecałem wam to, że po czwartym maratonie dostaniecie bonusowy maraton, to jest raz. A dwa, że jednak robiąc maratony robiłem gry po kolei według daty i udało nam się dojść do Insane Trilogy, czyli 2017/18, ponieważ trójka dostała DLC w 18. No i ostatnią grą przed czwórką, no wbrew pozorom, jest Team Racing Nitro Fueled. Dlatego tym bardziej jest powód, żeby po raz ostatni ograć to, żeby według daty tym razem się jeszcze seria Crasha zgadzała. To pewnie będą pytania, to po co wtedy ogrywałeś? Ponieważ wtedy był hype, to jest raz. Dwa, że miałem taką ochotę. Myślę, że wytłumaczyłem dosyć jasno. Tym samym przeszliśmy planszę Mystery Caves, więc możemy lecieć do przodu. No dobra. Kto tym razem zadebiutuje na tym oto podium? Podium smutku, żalu, depresji, złości, czy czegokolwiek tam. Widzę, że jest Dingodile oraz Pura. Znowu się powtarzają postacie, naprawdę? Dobra, co tym razem masz ukołka nam do powiedzenia? Aha, czyli on teraz gada o TNT Crate, czyli w dużym skrócie podpowiedź ta ma na celu nam powiedzieć, że w momencie, kiedy wjedziemy w skrzynkę TNT, to możemy skakać i wtedy ta skrzynka jakby z nas spadnie i sobie wybuchnie. Co jest zabawne, to to, że on dopiero teraz o tym mówi, a w oryginale było tak, że on dopiero po drugiej trofce już nam o tym wspominał. No cóż, musieli chyba tutaj trochę twórcy pozamieniać. No, tak oto właśnie będzie nam się teraz prezentowała, że tak powiem, prezentacja ostatniego wyścigu w tym oto świecie, jakim jest oczywiście Insanity Beach. Jest to wyścig pod nazwą Sour Speedway, czyli po prostu kanały, innymi słowy. Ja zawsze lubiłem na to mówić, że jest to takie perfidne nawiązanie do poziomów kanałowych z Crasha 2 i być może jest to jakaś prawda w jakimś tam stopniu. A być może nie. Kto tam wie. To jest skrót, który w zasadzie miał wielkie problemy z początku, ponieważ w momencie, kiedy wyszedł Crash Team Racing Nitro Fueled, to sporo graczy skarżyło się na to, że w momencie, kiedy tam gra wyszła na początku, tam chyba nawet pierwszy tydzień, ludzie mieli problemy z doskoczeniem tam i później musieli wydać łatkę, która umożliwiła bezproblemowe doskoczenie tam.
tutaj mamy jeszcze przy okazji pomocników Pinstripe'a z Crash'a jedynki. Jak widzicie, oni są tutaj normalnie po bokach. To jest oczywiście fajnym nawiązaniem, ale też pokazuje, że Sour Speedway to jest trasa należąca do Pinstripe'a po toru. Bo jeszcze za czasów oryginalnego CTR-a był jeden użytkownik na YouTubie, może nawet było ich więcej, którzy robili zestawienie plansz, kto jaką planszę ma, w sensie wiecie o co chodzi. Że na przykład jak mamy takie właśnie plansze jak Sour Speedway, to tutaj jest powiedziane, ej, do kogo ta plansza należy. No i były różne spekulacje, że ta plansza należy do Fake Crasha, że ta plansza należy do jeszcze innej postaci, ale pierwotnie i normalnie okazało się, że jednak należy ona do Pinstripe'a po toru. W tle, jak mogliście również zobaczyć, były te gluty z Delap albo Delape z Crasha jedynki. I też co mogliśmy dostrzec, ja nie wiem, czy ja nawet na to uwagę zwracałem w oryginalnym let's playu z Crasha Team Racing Nitro Fueled, z jednego z tych trzech. Ale tutaj są u góry roboty czyszczące. Czyszczące. Z Crasha dwójeczki, które były mega, ale to mega upierdliwe. No ale cóż, powróciły, więc mają oficjalny swój debiut. Nie można im powiedzieć, że zniknęły na dobre. Szkoda tylko, że w spin-offie się zadebiutowały. O, Power Slide Master. Mamy challenge completed. Widzicie, 68 łupa coinsów. No to co? Continue. No, i w taki oto sposób wręczana jest nam trofka, albo po prostu puchar, gdzie mamy tutaj Cortexa, który ryczy, oraz Digodela, który jest przygnębiony. Ojej, jak mi przykro. No i zaczynamy cutscenkę, kurde. Mamy tutaj cutscenkę z niejakim Reaperem Ru, który wiadomo jest bossem w tym oto świecie. I cutscenka, która jest tutaj zrobiona, jest moim zdaniem 100 razy lepsza, ponieważ w oryginale byłoby tak, że po prostu Reaper ustałby przed garażem i by tam oczywiście zaczął się do ciebie śmiać i tam byłby taki sam tekst, który jest teraz. I tyle, i po tej cutscence po prostu byśmy sobie stali tutaj, o, przed wjazdem do tego oto garażu, gdzie czeka na nas boss. I tam w tle możemy nawet zobaczyć, że trasa jaka będzie, to będzie Roost Tubes, ale myślę, że wszyscy się domyślili, o co chodzi. Nie, naprawdę, te cutscenki w Insane, w Nitro Fueled są o wiele lepsze niż w oryginale. Dobra, to co, lecimy sobie z Coxem. No dobra, to już widzieliśmy, więc możemy sobie skipnąć. I teraz zobaczymy, co ciekawego nam zaprezentuje pan Reaper Ru. Bo generalnie każdy z bossów jest, a raczej charakteryzuje się tym, że ma jakąś tam swoją moc. Reaper jest znany z tego, że no po prostu spami TNT. Następny boss, czyli Papu Papu, będzie znany z tego, że będzie miksturami spamował, różnymi, i zielonymi, i czerwonymi. Zielona to jest oczywiście standardowa spowalniająca, czerwona również jest spowalniająca, ale z tą różnicą, że ona cię tak spowalnia, że po prostu nad twoim łbem po prostu pojawiają się czarne chmury, które również dokładają oliwy do ognia. Komodo Joe z kolei znany jest z tego, że wypuszcza TNT, ale nie w taki sposób jak Reaper Ru, tylko po prostu rzuca tymi TNT, przez co one od razu wybuchają. Oraz od czasu do czasu stawia Nitro jako jego oryginalną moc. Pinstripe jest znany z tego, że puszcza bomby do tyłu. Te takie bomby, które wiecie, z trupią czaszką są. A Oxide znany jest z tego, że po prostu miksuje wszystko to, co mieli poprzedni bossowie. I tak ci bossowie nie są wysłani od Oxide'a. To są bossowie, którzy również chcą zawalczyć z Oxide'em. Ponieważ oni również walczą o losy planety Ziemi. No ale niestety, przez to, że ich pokonamy, no to oni nie będą mieli takiej możliwości. Bo ani ani Reaper Ru, ani Papu Papu, ani Komodo Joe, ani Pinstripe nie będą mogli w takim razie zmierzyć się z niejakim Nitrusem Oxide'em. No, żadnej nagrody dla nas nie ma, a szkoda. No i pierwsza taka zmiana w Nitro Fueledzie jest taka, że zamiast powiedzmy w hubie, gdzie Reaper by standardowo nam wręczał klucz, to wręcza nam po prostu w wyścigu, co jest naprawdę mega fajne i mega spoko. Jest to na swój sposób oryginalne, co jest oczywiście spoko. No.
teraz sobie czekamy, aż klucz oczywiście nam tutaj odblokuje bramę. Dzięki Łukałka, że nam pogratulowałeś. Oczywiście tutaj co on powiedział, to to, że udało nam się odblokować kolejną arenę. I życzy nam powodzenia w kolejnych planszach. No co oczywiście z tego miejsca dziękuję. No dobra, no to co, lecimy sobie w takim razie dalej. Na tym razem trochę neutralniejszą strefę. Ponieważ jest to strefa Gemstone Valley, która należy do niejakiego Nitrusa Oxide'a. Jak widzicie, jest to taki świat, który bardziej bym powiedział taki świat opcjonalny na chwilę obecną, no bo tutaj praktycznie nie ma nic odblokowane, dosłownie wszystko co tutaj mamy jest zablokowane. I jedyne co możemy tutaj dostrzec to wielki hologram głowy Oxide'a, co nie było czegoś takiego w oryginale. Niewielka szkoda, ale myślę, że Play 1 mógłby tego po prostu nie udźwignąć. Tutaj co nam Ukałka będzie tłumaczył, to to, że nie posiadamy czterech kluczy, żeby odblokować te drzwi, ale kiedy będziemy posiadali te cztery klucze, to odblokujemy drzwi, gdzie będziemy mogli stoczyć wyścig z niejakim Nitrusem Oxide'em. No dobra, no to co, lecimy w takim razie sobie dalej z Koksem i wjeżdżamy na drugi świat, który jest światem, który nas obowiązuje na chwilę obecną, czyli jest to The Lost City. I to jest świat należący do Papu Papu. I tutaj będziemy mieli takie wyścigi jak Coco Park, Tiger Temple, Papu's Pyramid oraz Dingo Canyon, więc na co my jeszcze czekamy? Wjeżdżajmy do Coco Park i zaczynajmy przygodę. No, a to jest prezentacja Coco Park, czyli po prostu parku Coco, który w tej wersji jest po prostu przepiękny. I nie mówię tutaj o posągach Coco czy tam tych innych duperelach, po prostu chodzi mi o wodospady, które nam tam towarzyszą. Ponieważ to jest naprawdę obraz piękności. Nie ma to tamto. Serio tak uważam. Serio tak uważałem i serio tak będę uważał. Bo jest to jak najbardziej spoko sprawa. Wydaje mi się poza tym ta trasa, nie wiem, bardziej taka kolorowa w Nitro Fieldzie, bo nie mówię, że w oryginale była ona jakaś, nie wiem, czarno-biała, czy po prostu jakaś taka wyblakła. Ale po prostu można by powiedzieć, że tutaj przez te właśnie takie ozdoby i tak dalej, to trasa nabrała bardziej takiego, nie wiem, życia czy coś takiego. Chyba wiecie, o co mi chodzi. Swoją drogą. Tutaj powinieneś już w tym świecie opanować technikę Power Slide, czyli to, co teraz robię. Takie drift z przy okazji gazem. Ponieważ w momencie, kiedy przejdziesz pierwszy świat, bo uwierz mi, pierwszy świat jesteś w stanie przejść bez Power Slide'a. Ale od tego świata Power Slide będzie wymagany, ponieważ komputer może nie będzie z niego aż tak korzystał, ale w świecie trzecim będzie to bardzo mocno widoczne. Plus właśnie od tego świata bossowie stają się troszeczkę trudniejsi. Wiadomo, mamy czterech bossów plus Oxide, więc od tego świata już musi się mały challenge pojawić. A nie ukrywajmy, Papu Papu będzie wymagał od ciebie Power Slide'u, ponieważ on jest dosyć szybkim bossem, w przeciwieństwie do takiego Reapera Roo. Ale moje rady możecie również sobie schować głęboko w dupę i nie musicie się oczywiście mnie słuchać. Ale ja wam dobrze radzę, bo naprawdę no, chcę wam zaoszczędzić po prostu nerwów, bo uwierzcie mi, lepiej się na samym starcie już nie zniechęcać do tej produkcji. No dobra, kto tym razem zadebiutuje na podium? Cortex i Polar. Znowu to samo. Znowu płaczący Cortex i Polar, który jest przygnębiony. To już widzieliśmy. No i teraz dopiero Łukałka mówi odnośnie Wampa Fruit, że hej, 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 możesz zebrać ten Wampa Fruit i dzięki temu twoje itemy i twój kart staną się szybsze. W sensie twój kart stanie się szybszy, a itemy będą lepsze. Wow, dziękuję naprawdę kapitanie Obvious za tą wspaniałą informację. Szkoda tylko, że mogłeś o tym na samym początku wspomnieć, kiedy miałem pierwszy ten puchar. No dobra, to co? Tiger Temple. Let's do it. Początkowo planowałem, jeżeli chodzi o ten let's play, że po prostu poprowadzę go w klasyczny sposób, tak jak robiłem to z
Team Racing Nitro Fueled rok temu, że po prostu będę, wiecie, dzielił odcinki na... Znaczy, dzielił sesję na odcinki. Ale z drugiej strony podjąłem teraz decyzję taką, że w sumie możemy zrobić z tego gigantyczną sesję i dam to jako premierkę, żebyście mogli sobie na czacie pisać wasze spostrzeżenia co do Team Racing Nitro Fueled. Pomoże po roku niektórzy zmienili zdanie odnośnie tej produkcji. Może niektórym, nie wiem, mogła się niezbyt spodobać po roku, albo stwierdzili, że hej, wydawało im się rok temu, że to jest po prostu gra idealna, ale względem Crasha 4, mimo że nie powinno się wyścigówki do platformówki porównywać, no to nie wiem, niektórzy mogą stwierdzić, że hej, lepszy Crash 4 niż Nitro Fueled, bo im się po prostu przejadł. No ja mam jakby podejście ogólnie do serii Crasha, że jestem wielkim, ogromnym fanem serii Crasha, co wszyscy wiedzą już, bo niejednokrotnie na ten temat się wypowiadałem. Ale jednak po prostu momentami już żygam serią, do takiego stopnia, że hej, wypadałoby na jakiś czas skończyć z serią. Więc po prostu w momencie, kiedy nic nie będzie wiadomo z tym Crashem PvP ani Crashem on the Run, to po Crashu 4 robię sobie detoks od serii na bardzo długo. Do momentu, kiedy nowa gra nie wyjdzie, to będę miał detoks. Bo jednak, wiecie, już wszystkie gry z serii nagrałem, już nie ma tutaj gry, której nie nagrałem, no chyba, że tutaj zaraz będzie wywód odnośnie gier telefonowych, ale na ten temat już niejednokrotnie się wypowiadałem, więc po raz ostatni się wypowiem. Jedyną grą z gier telefonowych, którą zrobię, to będzie On The Run. I tyle. Reszta gier mnie nie interesuje, poza tym na temat tych gier robiłem materiał, więc technicznie coś z tych gier się ukazało na tym kanale. A o Crashu Bandicoot 99X zrobię osobny materiał, ponieważ to cudeńko w cudzysłowie zasługuje na osobny materiał. Nie mam zamiaru tutaj tej gry jechać, bo szkoda mojego czasu i nerwów przy okazji. No dobra, kto tym razem zadebiutuje na podium? Dingodile oraz Coco. Jezu, co ten Dingodile ciągle na tym podium debiutuje? Nie wiem, on jest jakiś zazdrosny czy co? Brakuje mu wrażeń w życiu, dlatego tak debiutuje ochoczo. No, to jest akurat podpowiedź, która by się pojawiła w momencie, kiedy zebralibyśmy siódme trofeum. No, ale pojawiło się teraz, więc prawdopodobnie to była ostatnia podpowiedź od Uka. Co jest trochę przykre, no ale trudno się mówi. No dobra, no to teraz lecimy sobie z Papus Pyramid. Trasa, która moim zdaniem jest jedną z piękniejszych tras pod względem remake'u Nitro Fueled. Serio, porównajcie sobie oryginalną trasę z tym, co mamy tutaj teraz. Przecież aspekty, które zostały tutaj dodane jako takie elementy graficzne, które mają urozmaicić poziom, są po prostu fantastyczne, no bo co my tutaj mamy? U góry mieliśmy lwa, który tak na dobrą sprawę znęcał się nad asystentem doktora Neo Cortex. Lap asystenta tak zwanego. Mamy tutaj oczywiście również piękne wodospady. Znowu lwa, który się znęca. Mamy tutaj kolesia, który jest na kajaku, który próbuje się nie wiedzieć czemu przez wodospad dostać do góry. Mamy tutaj roślinkę, którą sparodiowałem w mojej wersji z hard mode, kiedy robiłem Q&A jeszcze z zeszłego roku. Oraz mamy tutaj bezpośrednie nawiązanie do King Chickena, który jest tutaj, o. Tam w środku w garze. Dla osób, które nie wiedzą, kim jest King Chicken, to jest po prostu postać, która pojawiła się w Crashu Tag Team Racing. Dokładnie to jest kurczak, który dawał nam tam różne challenge'e. I w zasadzie pojawił się w tej oto gierce, w tej oto produkcji. Jako grywalna postać. Szkoda, że nie dodali tej roślinki, która cię zjada jako grywalną postać. Wiadomo, pewnie by zaraz ktoś powiedział, że to jest żyka od Mario, no bo przecież Mario bodajże miał tą roślinkę zjadającą jako swoją postać, no ale hej, to że Crash i Mario mają podobne postacie nie oznacza, że tylko jedna seria ma to na wyłączność, no chyba, że Nintendo zaraz by tutaj chciało wywęszyć okazję, żeby wiecie, przy okazji dopierdzielić Binoxowi Activision. Nie ukrywajmy, ale Binox i Activision grają na bardzo, można by to powiedzieć, bezpiecznym polu. Co mi się oczywiście podoba, no bo
Przynajmniej raczej wątpię, że będzie powtórka z rozrywki jak za czasów The Wrath of Cortex. Innych tego typu gierek, że po prostu Crash zostanie znowu po dupie. A mówiąc o The Wrath of Cortex, to zaraz się tutaj co nieco wypowiem, ponieważ wypadałoby te kwestie raz a porządnie zamknąć. No dobra, to teraz kto tutaj debiutuje? Już mi proszę pokazywać. O, jak nie Diggodal i Polar, to teraz Polar i Pura. Dwa małe zwierzątka na podium. Ale to jest cute. Czyli na polskie słodkie. O, jeszcze masz coś nam do powiedzenia? A, dobra. On teraz mówi o odnośnie podpowiedzi z tego, kiedy oryginalnie normalnie szóstą trawkę zdobywaliśmy. Czyli po prostu tutaj popierdzieliły im się podpowiedzi uka/aku. No dobra, Dingo Canyon. Ruszamy. Ostatnia plansza. No i po raz kolejny prezentacja Dingo Canyon. Tutaj mieliśmy perfidne nawiązanie do Crasha Trójki, gdzie był... Zresztą zaraz sami zobaczycie. O właśnie, Dingo Dinner. I ciekawostka, w momencie kiedy gra wyszła, na początku był możliwy glitch, który pozwoliłby dostać ci się po tych skałach na samą górę i okazałoby się, że Dingo Canyon dzieje się niedaleko tych poziomów motocyklowych z Crasha Trójki. Bodajże niedaleko Hog Ride, bo dosłownie tam był nawet widać fragment trasy Hog Ride. No ale dobra, miałem się wypowiedzieć na temat The Wrath of Cortex, więc w sumie może są osoby, które o tym wiedzą, może są osoby, które o tym nie wiedzą, więc wypadałoby te kwestie zamknąć raz a porządnie. Activision wydało oficjalne oświadczenie odnośnie całego kanonu Crasha. Jak mniej więcej kanon teraz będzie się prezentował? Wszystko wygląda następująco. Crash Insane Trilogy zrestartował cały kanon serii. Można potraktować dzięki czemu remake Insane jako taki coś a la reboot serii. Nitro Fueled jest spin-offem, który w zasadzie no nie ma jakiegoś super wielkiego znaczenia w fabule. Po prostu to jest spin-off i już. Crash 4 jest oryginalną kontynuacją przygód. Czyli w momencie, kiedy mieliśmy takiego The Wrath of Cortex, który przez Konami został nazwany Crashem 4 w Japonii, to od The Wrath of Cortex do Mind Over Mutant to jest stare uniwersum. Przez co stare uniwersum nie koliduje z nowym uniwersum. Co za tym idzie, stare uniwersum to jest stare uniwersum, czyli stary kanon. Przez co The Wrath of Cortex, Twin Sanity, wszystkie gry na Game Boya, Tag Team Racing i Titansy nie są kanoniczne z Insane Trilogy. Myślę, że teraz wszystko zrozumieliście. I myślę, że ta kwestia zostanie raz na zawsze zamknięta, ponieważ serio, nie lubię jak są rzeczy niedopowiedziane. A no nie ukrywajmy, mimo że Activision ma siłę na cały świat, bo jednak jest to dosyć znana firma i ich posty powinny między innymi trafić do wszystkich, to ja wolę zrobić jako taki bezpośrednik i wytłumaczyć co nieco niektórym upartym osobom. No, i teraz mamy znowu Dingo Dale oraz Płaczka Cortexa. Ojej, jak mi przykro, kolego, kurde złoty. No i czas na cutscenkę, gdzie tutaj wejdzie niejaki wielki szaman, dusz, człowiek renesansu, człowiek, który po prostu podbił całą wioskę tubylców. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, przedstawiam wam Papu Papu, czyli po prostu ogromnego grubasa, który myśli, że jest nie wiadomo kim. No i jego trasa to jest oczywiście Papu z Pyramid, do której oczywiście wjeżdżamy. To już widzieliśmy, więc prezentację sobie ominiemy. I teraz zobaczmy, co ten tutaj przeciwnik nam ma do zaoferowania. A no tak jak mówiłem, on będzie wypuszczał miksturki, aczkolwiek ja na razie go poczęstowałem swoją miksturką. I teraz zobaczycie, o czym ja mówiłem w momencie, kiedy nie power slajdujecie. Powiedzmy, pojadę sobie tak. Normalnie sobie jadę. Zobaczcie, jak on mnie kurde w bardzo ekspresywny sposób dogonił. Więc dlatego nie bez powodu wam polecam slajdowanie już tutaj, w tym świecie. Ponieważ naprawdę będziecie mieli ogromne trudności z bossami.
I nie tylko ja na ten temat nawet mówiłem, było sporo osób przede mną, które na ten temat mówiło, jak chociażby taki Jim, czy polski gamer na starym kanale na ten temat również się wypowiadał. Było sporo osób, które również zachęcało ludzi, żeby po prostu power slide'ować, bo jednak... Wiecie, to się mówi, że o, ja nie dam rady, bo power slide i tak dalej, ale z drugiej strony uwierzcie mi, że bossowie są dosyć ciężcy, gdyby nie power slide. Może jeszcze trzeci boss jest w stanie nie sprawić wam problemu, bo Komodo Joe, no nie ukrywajmy, jest trochę upośledzony, ale Pinstripe bez power slide'ów to jest po prostu jedno wielkie piekło. A Oxet to już w ogóle. No ale jednak to też pokazuje, że power slide'ami, zobaczcie jak daleko jest Papu Papu. Przecież on nawet nie ukończył jeszcze drugiego krążenia. Więc z czym on do ludzi wyskakuje? Z czym on w ogóle do wszystkich wyskakuje? On chce być niby, kurde, stoczyć walkę z Oxenem, a tak naprawdę idzie mu chyba jeszcze gorzej niż powinno mu iść, tak na dobrą sprawę. No ale dobra, nie mnie to oceniać. Nie mnie to naprawdę oceniać. I myk, proszę bardzo, skończone. Mamy to, co chcieliśmy mieć. Kolejne łumpa końsy wbijają. Być może sobie coś kupię kiedyś w końcu w tym pit stopie. Kto wie. No i teraz oczywiście Papu Papu musi się przyznać do porażki, że jednak nie jest on taki dobry, jak mu się wydawało, że nawet nie zjadł wielkiego śniadania. Co za tym idzie, gorzej mu szło. No i oczywiście udało mu się dać... Raczej chce nam dać klucz, ale zauważył, że jest tutaj donut truskawkowy, więc postanowił nam dać klucz i przy okazji sobie zjeść donata. No. I mamy teraz prezentację taką, że klucze otworzyły nam kolejną bramę. I tym razem jest to brama do świata zimowego, jak mogliście dostrzec chociażby po zdjęciu u góry. Więc lecimy z koksem sobie na kolejny świat, jakim jest Glacier Park. Jest to świat należący do Komodo Joe. Zimowy klimat. Wiecie, mamy dopiero co sierpień, chociaż wy to pewnie widzicie na początku września, albo pod koniec sierpnia. Mamy niby, kurde, sierpień / wrzesień, więc jeszcze mamy lato, bo lato trwa do końca września. A tutaj już pada śnieg. Kurde, ja pierdzielę. Ta zima się chyba za szybko pośpieszyła, normalnie jak w Rosji w 2015 roku, gdzie z tego co pamiętam, z tego co słyszałem, w Moskwie już we wrześniu albo w październiku śnieg spadł. Ale mogę się też mylić. Dobra, Blizzard Bluff. No. A tu przed nami prezentacja wyścigu Blizzard Bluff, gdzie u góry kolejką górską podążały sobie pingwinki oraz na lodzie tutaj, jak widzimy. Ogólnie jest to plansza należąca do Penta Pingwina. Kiedyś były spekulacje właśnie, do kogo należała ta trasa, bo za czasów oryginalnego CTR-a były spekulacje, że to jest trasa dla Polarka, no bo w końcu jest on jedyną taką zimową postacią, no bo nie ukrywajmy, niedźwiedź polarny. No ale wyszło potem szydło z worka, że jednak Penta Pingwin również jest w gierce, tylko trzeba go za pomocą kodów odblokować. I miał tam swoje atrybuty podstosowane pod daną wersję gry. W wersji japońskiej i NTSC zwykłej był on po prostu słabszy, a w wersji europejskiej to był po prostu na tyle taki kozak, gdzie po prostu mógłby naprawdę niejednemu graczowi i niejednemu bossowi sprawić problem. Uwierzcie mi. Z tego co wiem, takie same staty ma Oxide, ponieważ kiedyś wyszła nawet taka ciekawa sprawa, że ktoś sobie wszedł właśnie w kod gry. No i nie jest to nic dziwnego, bo większość osób tak robi. Aczkolwiek w kodzie gry znaleziono to, że Oxide i Penta Pingwin mają dosłownie taki sam numer kodu. Z tą różnicą, że z Oxide'em jest taka sprawa, że Oxide w oryginalnym CTR-ze miał problemy z pojawieniem się na podium, bo jego model był ogromny, co mogliśmy wszyscy zobaczyć. Ale często było tak, że kiedy jechaliście za pomocą kodów Gameshark Oxide w trybie Adventure i na przykład jechaliście w konfrontację z bossem, to zamiast Oxide'a później pojawiał się Penta Pingwin, co dało taką właśnie kontrowersję, że Penta Pingwin i Nitrous Oxide mają ten sam kod źródłowy.
A, sorry, kod źródłowy, kod kreskowy. To również oczywiście dało takie spekulacje, że Oxide i Pentapinguin to jest jedna i ta sama postać. To oczywiście jest jednym wielkim bullshitem, ale musieli kogoś dać jako zamiennik w momencie, kiedy Oxide by nie zmieścił się. Może to jest taka teoria, że on jest po prostu za bardzo ulany czy coś. No i dobra, kto tym razem się tutaj pojawi? Coco oraz Crash. O, rodzeństwo na podium. No tego jeszcze nie grali po prostu. Swoją drogą, ten pomnik Pentapinguina tam u góry jest po prostu epicki. Serio, samo Glacier Park to jest jeden z piękniejszych światów w Nitrofieldzie. Nie wiem, czy tylko ja tak uważam, ale jak w oryginale nie robił on na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia, tak tutaj te pingwinki, te polarki u góry to po prostu jest coś pięknego. Naprawdę zajebiście twórcy uzupełnili lukę. Zajebiście. Ja coś w ogóle też czułem, że niedźwiedzie polarne zadebiutują tutaj. Nawet mówiłem to na pierwszych spekulacjach, kiedy tam opowiadałem o tych wszystkich, no wiecie, przeciekach, co wychodziły. Dobra, Dragon Mines. No, to tutaj mamy teraz prezentację Dragon Mines, gdzie mamy tutaj robotników, albo po prostu asystentów doktora Neocortex, którzy sobie grzecznie pracują. No i mieliśmy tam oczywiście smoka, który jest nawiązaniem do Derafów Cortex. I teraz zanim ktokolwiek do mnie powie, o Pomidor, czyli to co ty tam mówiłeś, to jest, można powiedzieć, na łeb, na szyję, dlatego że mamy nawiązanie do Derafów Cortex, czyli to jednak jest kanoniczne, to nie jest inne uniwersum, więc przestań pierdolić głupoty. Słuchajcie, ja wiem, że niektórzy lubią sobie patrzeć na przykład na taki poziom, on się nazywał Nina's Nightmare, gdzie były nawiązania do Madame Amberly, do Evil Twins, czy do innych tego typu postaci. Ja rozumiem, że lubicie patrzeć na coś takiego i mówić sobie, że hej, to jest kanoniczne dzięki temu, ponieważ mamy tam nawiązania do tego. Ale wiecie, jak Binox komentowało właśnie tego typu rzeczy? Moi drodzy, to jest, jak to się mówi? Bo już aż nawet słowa zapomniałem, żeby to wyjaśnić. Easter egg. To jest tylko i wyłącznie easter egg, który nie ma na celu żadnego, nie wiem, promowania tamtych gierek, czy po prostu mówienia, że ej, patrzcie, te gry jednak były kanoniczne przed NSA Trilogy i przed Team Racing Nitro Fueled. Nie, to jest po prostu jeden głupi easter egg. Niektórzy z powodu tych easter eggów robią sobie później takie teorie spiskowe i ja sam lubię robić sobie takie teorie spiskowe i tak dalej, ale musimy spojrzeć prawdzie w oczy, że w rzeczywistości to jest tylko głupi easter egg. To nie ma jakby jakiegoś głębszego znaczenia, nie ma jakiejś takiej głębszej więzi na temat tych oto zdjęć czy innych tam rzeczy, które się pojawiają, nawiązując do Twinsanity i innych tego typu produkcji. Fakt, Activision i Binox zdają te nawiązania, bo jednak zdają sobie sprawę, że te gry istniały, ale to jest stary kanon, to jest stare uniwersum. Teraz mamy nowe uniwersum. I trzymajmy się nowego uniwersum. Nie mieszajmy starego uniwersum z nowym uniwersum, bo to po prostu nie będzie miało sensu. I wytworzy się jeszcze większa dziura fabularna, tak jak w Zeldzie. Albo chociażby w Soniku, bo czasami Sonic też ma problemy z swoją fabułą. No dobra. Kogo tym razem będziemy mieli na podium? Cortex i Dingodile. Boże święty, już ich widziałem. Ja pierdzielę. Weźcie, skipujmy ich, co? I tak będę zawsze zaczynał mój komentarz, kogo widzimy na podium, bo ekrany ładowania wycinam. Jeżeli ktoś chce, nie wiem, zobaczyć te ekrany ładowania, to niech sobie po prostu obejrzy stare moje let's playe. Tam gdzieś będzie. Albo najwyżej moje live streamy stare. Dobra, czas na Polar Pass, czyli tym razem poziom polarka. No, mamy oto wielkiego niedźwiedzia i sporo polarków. Po prostu jest to poziom przepełniony rodziną polarków, co jest oczywiście jak najbardziej spoko. Też oczywiście, na co ja lubię bardzo zwracać uwagę, to, że świat zimowy i w zasadzie ma tylko dwa poziomy zimowe, nic więcej. To jest troszeczkę smutne jednak, że jednak jak mamy świat zimowy, to jednak nie ma czegoś takiego, że wszystkie poziomy w tym świecie są zimowe, bo jednak to byłoby takie bardzo klimatyczne, nie powiem, że nie. No ale nie można mieć wszystkiego, że tak powiem.
Wiem, że jest platformówka. Ta platformówka, ta jasne. Jakie jeszcze kłamstwa tutaj będziesz mówił, pomidor? Jest wyścigówka na Nintendo 64, którą również sobie ogramy w końcu, bo miałem ją ogrywać w 2018 roku na początku, ale speniałem coś. Jest taka kurde, znowu to samo. Jest taka wyścigówka na Nintendo 64 pod nazwą Diddy Kong Racing 64 i ona akurat dostosowała się do tego, co właśnie przed chwilą powiedziałem. Czyli mianowicie, jak mamy powiedzmy świat zimowy, no to wszystkie poziomy w tej grze są, znaczy w tym świecie są zimowe. Więc, yeah. Ale Diddy Kong Racing sobie ogramy normalnie jeszcze w tym roku. Bo jest to warta wyścigówka ogrania, plus to właśnie od Diddy Kong Racing zaczął się Crash Team Racing, więc tym bardziej to jest taki must do ogrania, żeby pokazać, na czym polegał Team Racing. Bo dosyć ciekawa ciekawostka, jakkolwiek to brzmi. Naughty Dog bardzo mocno się inspirował Rare, tworząc Crash Team Racing, ponieważ inspirowali się Diddy Kong Racing. A mianowicie wyszła tam już taka ciekawa sprawa, że wzięli jeden z poziomów w Diddy Kong Racing i przenieśli go na PlayStation 1, żeby zobaczyć, czy PlayStation 1 będzie w stanie udźwignąć taką wyścigówkę. I na podstawie tego poziomu z Diddy Kong Racing powstał Crash Team Racing na PlayStation 1. Ciekawa sprawa, co nie? Jestem wręcz pewien, że większość fanów Crasha, no może nie większość, ale jakaś tam część mogła o tym nie wiedzieć, więc mam nadzieję, że ta ciekawostka w jakiś sposób wam się spodobała. Nie wiem, ucieszyliście się, bądź też zdziwiliście się, bo może ktoś się zdziwił, może ktoś się nie zdziwił, może ktoś po prostu stwierdził, że o proszę, a to ci ciekawostka. No ale wydaje mi się, że Crash Team Racing mimo co zrobił wszystko lepiej. W sensie Diddy Kong Racing jest naprawdę bardzo fajną gierką, ale przez to, że wiecie, podchodzę nostalgicznie bardzo do Crash Team Racing, to wydaje mi się, że nostalgia tutaj bierze górę jednak. Wydaje mi się, że Crash Team Racing mimo co ten gameplay bardziej zrobił po prostu perfekcyjny. Dobra, kogo tym razem będziemy widzieć? Jezus Maria, to też już widziałem. Cortex, co ty tak się kurde przewijasz na tym podium? Ty chyba atencji już szukasz tutaj. No i ostatnia plansza, która nam się odblokowała, czyli Tiny Arena. Arena naszego Tygrysa Tiny. Co jest zabawne, to to, że każda postać, jak jest na swojej planszy, to jest od razu pierwsza, a my oczywiście jak zwykle ostatni będziemy. I to na własnej trasie. To jest podwójna przegrana. O, tam leciał se ten sterowiec z Crasha Trójki. Albo ten Zeppelin w sumie. No i mamy oto wielki posąg Tiny'ego Tigera oraz Tiny grający na gitarze. Cały czas będę uważał, ja i moja dziewczyna w sumie będziemy cały czas uważać, że ten hologram Tiny'ego na gitarze to jest po prostu perfidne nawiązanie do Guitar Hero. Bo taka ciekawostka, ale Activision również jest powiązane z Guitar Hero, bo tam bodajże od trójki albo od dwójki już tam, że tak powiem, mieli jakby, fuck, jak to powiedzieć w sumie po polsku, widzicie? Nawet ja, mieszkający w Polsce, mam problemy czasami z wysłowieniem się. To jest oznaka, że po prostu trzeba bardziej się podszkolić w języku polskim. Mianowicie, wiecie, więcej książek czytać i tak dalej. Ale nie, do rzeczy, przejdźmy. Chodzi o to, że Activision jest odpowiedzialny za Guitar Hero od bodajże drugiej albo trzeciej części. Tyle, co chciałem powiedzieć. I tak za Guitar Hero również będę się zabierał na kanale. Wiem, że jest to seria, gdzie są copyrightowe muzyki, ale z tego, co sobie widziałem, to moja pierwsza seria na YouTubie z Guitar Hero stoi do dziś, po dziś dzień, nie jest w ogóle zablokowana. Jedyne co, to nie mam tam monetyzacji. I myślę, że można jakby przeboleć jedną serię, która będzie zdemonetyzowana. Tym bardziej, że zależy mi, żeby zrobić Let's Play z Guitar Hero, no bo czemu by nie. Mam nawet pomysł ciekawy, jak poprowadzić tego typu Let's Play. Bo chciałem nawet maraton robić z Guitar Hero, robiąc jedynkę, dwójkę i trójkę.
maraton tak zwanej trylogii. Bo czwórkę nie wiem, czy da się jeszcze na padzie grać. Chyba się da, ale pewności nie mam, bo od czwórki albo od piątki już prowadzili granie tylko i wyłącznie na gitarze. A ja na gitarze gram do dupy. To mogę od razu powiedzieć. Ogólnie też możemy dostrzec tutaj pewne nawiązania do poprzednich plansz, jak na przykład Crash Cove, inne tego typu rzeczy, które są tam napisane. No i też jakieś, wiecie, takie graffiti, czy nie graffiti. Ale tutaj Uka Uka jest, Oxide Station. No wiecie, takie nawiązania, takie easter eggi tak zwane. Ogólnie do Tiny Arena nic nie mam, aczkolwiek jest to, wydaje mi się, zbyt długa trasa. W sensie, okej, chcieli zrobić jakąś dłuższą trasę, ale mam, czasami odnoszę wrażenie, że to jest trasa, która jest taka długa na siłę, żeby po prostu była, od tak dla zasady, żeby była jakaś dłuższa trasa. Bo następne trasy w czwartym świecie aż takie długie nie są, uwierzcie mi. Ani Cortex Castle, ani Engine Labs, ani tym bardziej Hot Air Sky, a już tym bardziej Oxide Station. To nie są jakieś super wielkie trasy. One tylko się tak wydają, ale w głębi duszy i w gruncie rzeczy nie są długie. Są po prostu takie nawet. I tak, w tej sesji będziemy pokonywali Oxide'a po raz pierwszy, żeby mieć zły ending. Nawiązując też do mojej starej serii z Crash'a Team Racing. Pokażę wam wszystkie fioletowe CTR-y, ponieważ to są bardzo krótkie plansze. I pierwszy CTR i pierwszy relikt, ponieważ i CTR-y i relikty będę robił poza anteną, ponieważ w następnym odcinku, to już będzie ostatni odcinek, gdzie zrobimy montaż klejnotów oraz wielki finał gry. I to by było na tyle ze wszystkimi crashami do Crash'a 4. Do Crash'a 4 będę miał spokój. Serio. Może tam w międzyczasie ogram jeszcze Boombanga na live, tak dla beki. No to kogo tym razem zagościmy na podium? No nie no... Attention mode. Wychodzimy stąd. A i mamy oczywiście tutaj naszego King Chickena, który jest bez korony. No i on się wystraszył, Komodo Joe. Też bym się w sumie wystraszył, no bo... W nieoczekiwanym momencie on się nagle z dupy pojawia i planuje zemstę, ponieważ został skopany w Crashu 2. Co jest zabawne, on szuka zemsty na Tiny Tigerze, z którym można by powiedzieć współpracował w Crashu 2, no bo jednak byli to wszyscy bossowie wysłani przez, oprócz oczywiście Engina, to byli wszyscy bossowie wysłani przez Embryo. I między innymi Tiny Tiger również był wysłany przez Embryo, więc... O co ci chodzi, Komodo Joe? To już widzieliśmy, więc lecimy z koksem. Teraz zobaczymy, na co cię stać. Ja cię porobię jednym skrótem. Wszyscy już chyba wiemy, jaki to jest skrót. Bo ja nie mam nic do ukrycia. A ty z kolei masz to, że jesteś do dupy. Żerujesz tylko na TNT oraz na Nitro, więc... Sayonara, adios muchachos. I w taki oto sposób, zobaczcie sobie sami, jak ja jestem daleko, jak on jest. Tego bossa, mówię, jesteś jeszcze chyba w stanie nawet przejść bez Power Slide'a, chociaż nie wiem, czy jest to dokładnie 100% info, no bo patrzcie sobie sami, że jednak Komodo Joe troszeczkę zaczyna nas doganiać. Tak troszeczkę, troszuńku. Troszeniku. Więc radziłbym jednak mimo co Power Slide'ować i nie narzekać, bo serio, lepiej być dalej od Komodo Joe. Dobra, on tam oberwał, więc już jest ogłuszony. A my sobie klasycznie na luziku wjeżdżamy tutaj. Czemu by nie? Nawet utrzymałem sobie niebieską tarczę, co jest oczywiście jednym wielkim plusem. W przeciwieństwie do tego pana, który dopiero zaczął trzecie okrążenie. I myk! Kolejna wygrana. Kolejny sukces.
trzeci klucz już ląduje do nas. No i tutaj oczywiście Commodore Joe jest zaimponowany naszymi umiejętnościami, że jesteśmy tacy szybcy. I teraz wręcza do nas klucz. I musimy uważać na Nitrusa Oxide'a, ponieważ jeżeli my przegramy, no to przez nas planeta Ziemia zostanie przejęta i zostanie zrobiona wielki parking. I Commodore Joe ma pewne obawy, że tak się stanie. No. Raz, dwa, trzy. Wychodź ty. Ostatnia lokacja jest dla nas odblokowana. I co jest fajne, to to, że posąg Cortexa do nas zaprasza do niej. Jest to lokacja, która nazywa się Citadel City, czyli Cytadela. Miasto Cytadeli, coś takiego. I zaczynamy z naszym pierwszym poziomem, czyli Engine Labs. No i mamy tutaj prezentację Engine Labs. Jednej z plansz, która również była dosyć kontrowersyjna, ale to zaraz powiem, dlaczego była kontrowersyjna na początku, ponieważ był pewien taki fajny glitch, który można było wykorzystywać swego czasu. Ja i Rogal, taki znajomy w sumie od Jima, robiliśmy sobie właśnie tutaj te, jak to się mówi, zadania w Grand Prix. Mianowicie myk polegał na tym, że trzeba było, w sumie dobra, to zaraz wam to wytłumaczę. Tak dosłownie za chwilkę. Co do samej planszy, no to tutaj też również wyszły kontrowersje, że te wielkie roboty to są nawiązania do Mecha Bandicoot z Crasha Twinsanity. I mimo, że są to nawiązania do Crasha Twinsanity, to jednak w dużym skrócie jednak, no to są tylko easter eggi, nic więcej. Nic szczególnego nie ma tutaj, jeżeli chodzi o te oto roboty. Po prostu to są roboty i już. I właśnie tutaj było coś takiego, że musieliśmy uderzyć jakby o rurę, żebyśmy byli przeteleportowani tutaj. I można było sobie właśnie zamiast lecieć tutaj do przodu, to mogłem sobie od razu na prawo skoczyć, dzięki czemu mogłem ominąć z jakieś 50% tego oto poziomu. Nawet 90 bym mógł powiedzieć procent tego poziomu. Dzięki czemu można było robić sobie, wiecie, takie rekordy w postaci, nie wiem, 20 sekund na okrążenie. Żałuję, że w sumie tego glitcha nadal nie ma, no bo mógłbym w taki sposób ekspresywnie przejść Engine Labs i w zasadzie to byłoby bardziej na pstryknięcie palca. Ale zrobiłem coś takiego w reliktach, więc tam jak ktoś chce sobie dostrzec, jak to mniej więcej wygląda, to polecam sobie obczaić tam to Q&A całe reliktowe. To tam ten glitch pokazałem. Serio, że mi się chciało tyle serii z Crasha Team Racing robić, to jestem w ogóle sam zadowolony z tego. Z jednej strony jestem zadowolony, ale z drugiej strony to też spowodowało, że dosłownie jak patrzę na Nitro Fuel'ę, to teraz zżygam dosłownie, nie? Tak wewnętrznie. No ale no cóż, nie można mieć wszystkiego, czasami trzeba się poświęcić dla serii. No i proszę, myk, mamy to. 56 łampa końców. Zero nagród, challenge zaliczony. No. Kto tym razem na podium zadebiutuje? Digodile oraz Coco. Przynajmniej nie ma Cortexa Atencjusza, więc tyle dobrze. Ogólnie Citadel City to jest bardzo ładna lokacja, jeżeli mam być szczery. To jest druga bardzo piękna lokacja zaraz obok Glacier Park. No ale dobra. Dzięki temu, że mamy tutaj posogi z Cortexem, to czas zjechać do witraży, które również pokazują nam ostatnią planszę. W sensie, jeżeli chodzi o te dolne plansze. I tak, mamy tutaj na witrażach same podobizny Cortexa, aczkolwiek w oryginale mieliśmy tutaj zdjęcia Tiny'ego Tigera, Dingodile'a, Entropiego i tam kogoś jeszcze, chyba Edgina.
No tutaj mamy podobizny korteksa. Taka tak zwana ewolucja korteksa, bo po środku mamy takiego długowłosego korteksa i w sumie tam też. Widać, że to jest poziom poświęcony temu Atencjuszowi. No, więc teraz mamy prezentację Cortex Castle. Poziomu przepełnionego pająkami, gargulcami, witrażami i innymi tego typu rzeczami. O, i tym razem Cortex nie jest pierwszy? Czemu Coco jest pierwsza? A z jakiej to racji? Ten Atencjusz nie chce być pierwszy? A to dopiero całkiem zastanawiające. Czemu tak? Coś mi się wydaje, że Cortex będzie właśnie próbował szukać tej atencji w Gem Cupach. Jak będziemy robili oczywiście sobie montaż. I tak jak to było w oryginalnym let's playu, będę używał tych samych muzyczek w montażu w tym let's playu. Z tą różnicą, że jednak dam tutaj nowsze te wersje tych soundtracków, czyli jak na przykład w oryginale użyłem muzykę z Rings of Power, to dam muzykę z Rings of Power, ale z wersji Ancient Trilogy. Żeby tak perfidnie nawiązać do let's playa z 2014 roku. Jakościowo wiadomo, jest to lepiej już wszystko, bo mamy tutaj takie prawilne HD. Wszystko nagrywane z Avermedii. Na dodatek z lepszym mikrofonem, z lepszym sprzętem i trochę lepszym komentarzem, więc... To jest takie, powiedzmy, odświeżenie tego, co już kiedyś było. Tylko z tą różnicą, że jednak nie będą to odcinki takie jak kiedyś tam 5 odcinków wyszło albo 6. Tylko to będzie jedna ogromna sesja, a następny odcinek to już wielki finał będzie. I tym samym zamkniemy jakby wszystkie crashe, jakie mogłem przed crashem 4. I potem tylko zostanie ten cały on the run, ten PvP, o ile wyjdzie. I w zasadzie to będziemy potem czekali na nowe gry z serii. Przez co Crash troszeczkę odejdzie na bok i trzeba będzie jakąś inną serię sobie wymyśleć jako taką główną serię. Bo wiecie, Crash był swego rodzaju główną serią na moim kanale. I teraz tak rozkminiam, czy by czasem nie zrobić Spyro taką serią teraz po Crashu. Bo jednak następna gra Crasha prawdopodobnie będzie musieli trochę na nią dłużej poczekać, no bo jednak jak wyjdą te trzy gry, powiedzmy w tym samym czasie, to jednak później Spyro dostanie swoją szansę, więc pewnie z rok poczekamy sobie na następną grę. Może nawet 2 lata. Więc może Spyro wejdzie w to miejsce. Tylko też będę musiał poczekać i się zastanowić, no bo jednak Spyro 3 to jest jedyna gra, którą jeszcze nie zrobiłem z tej Reignited Trilogy. W odcinkach oczywiście. I kto wie, może jak zapowiedzą w tym roku Spyro 4, no to wtedy zrobię Spyro 3 i też się chwilowo od Spyro odetnę, żeby poczekać na nowszą część. Bo już raczej będę robił ten nowy kanon niż ten stary kanon serii. Raczej myślę, że to samo będzie w przypadku Spyro, że po prostu nowy kanon zrobią. Nowe uniwersum. Na 100% Cortex nie jest na podium. Oj, na 100% go nie ma. No oczywiście, że nie ma. Atencjusza już zabrakło na jego nawet własnej planszy. Ale to jest dopiero wstyd przegrać na własnej planszy, co nie? Każda postać chyba tego doświadczyła już. Takiego wstydu na własnej planszy przegrać. Ja pierdzielę. Ale wstyd. Dala, Hot Air Skyway. No to kurde, to jest dopiero ciekawy wyścig. O Jezus Maria. Wiecie w ogóle, co jest też bekowe? To, że... To jest trasa Pinstripe'a. A jak z Oxide'em będziemy się ścigać, to następna trasa to jest Oxide Station. Czyli praktycznie boss ma tutaj swoją planszę i następny boss będzie miał też zaraz swoją planszę. I to w tym samym świecie, co jest zabawne. Cóż, co mogę powiedzieć na temat Hot Air Skyway? Jest to plansza, która sprawiła mi kiedyś niebywałe problemy za dzieciaka, jak grałem w oryginał. Serio, to jest dosyć bardzo problematyczna plansza. Aczkolwiek nie jest ona zła. Mogła być naprawdę o wiele gorsza. Myślę, że gorszymi trasami są takie, nie wiem, chociażby Hyper Spaceway z Nitro Karta, czy... No nie wiem, jakie jeszcze trasy są gorsze. Coś tam na pewno będzie. Kurde, chciałem zrobić glitcha, raczej
Może nie glitcha, a bardziej skrót zrobić. Ale się nie udało. Trudno się mówi. I tutaj oczywiście mamy panów mafiozów, ponieważ są to minionki reprezentujące Pinstripe'a oraz jego sterowce, co możemy również dostrzec. Więc ty ja. Nie no, ogólnie sam sobie poziom w Reignited, ta. Jak nie Ensane, to Reignited Trilogy. Ty weź się pomidor, zdecyduj, co ty grasz. W Nitro Fueledzie to po prostu, co mogę powiedzieć, no te trasy w Nitro Fueledzie są po prostu epickie. Lecimy dalej w takim razie. I co ja chciałem powiedzieć w sumie, bo ja zgubiłem wątek. Nic, no w sumie poza tym, że Hotel Air Skyway jest w sumie spoko planszą. Kurde, widzicie, to jest takie typowe, nie? Jak ktoś przykładowo zadzwoni albo coś się stanie, no to jak robię ZW, to potem zapominam jakby o czym ja w ogóle mówiłem. To jest takie mocno typowe, jeżeli chodzi o mnie. Nie wiem, czy wy też tak macie, że po prostu wtedy jesteście tacy, nie wiem, zdezorientowani, o co chodziło w sumie wam te parę, w sumie 2 minuty temu, może 3. Tyle w temacie. No ale teraz mówię, no zostały nam 2 plansze, w sumie to 1. 2 bossowie. Pokażę wam CTR i Relikt w Crash Cove, tak jak to w oryginale było. Zrobimy sobie fioletowe te i na dzisiaj będzie koniec. To będzie cała wielka sesja. A mój montażysta, ponieważ tak mam, powiedzmy, montażystę, który tam co jakiś czas mi pomaga, po prostu będzie miał co do roboty. Wyznaczę mu odpowiednie, kurde, minuty. Wy chyba już wiecie, o kogo chodzi zresztą. No i zajebiście. Świetnie. No dobra, jesteśmy w takim razie z powrotem. I mamy znowu Polarka oraz Crasha. A ten już Cortex już spierdzielił i już go nie ma. I dobrze mu tak w sumie. Nie będzie tutaj atencji szukał na podium. Wystarczy, że już je dostał w swojej planszy i tak ją w ogóle przepierdzielił, więc miał swoje 5 minut, nie wykorzystał, więc hamów D. Dziękuję, dobranoc. Tu w ogóle jak ładnie zrobili taki ogromny statek kosmiczny Oxide'a. Gdzie w oryginale po prostu było tutaj takie, wiecie, taka żółta powłoka, taka żółta ogromna kula, która, znaczy bardziej ściana bym powiedział, która nawiązywała do ściany z Oxide Station. Proszę państwa, ostatnia plansza na trofki. Przed państwem oto Oxide Station. Jezu, co ja mam z tym, że ja się tak ten, że się tak stresuję? Co jest ze mną nie tak? Czy ja coś, kurde, komuś źle zrobiłem? Coś komuś ten źle powiedziałem, czy coś? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, o co mi w ogóle nawet chodzi, ale dobra. Jedźmy dalej. Plansza kosmiczna. Plansza, która miała być wielkim finałem w zawodach Jima, ale no niestety Jim spierdolił sprawę. W sumie to wszyscy też spierdolili sprawę i za karę Jim poszedł zatrudnić się do Biedronki. Taka jest prawda. To jest wszystko rzeczywistość, proszę państwa. To wszystko to jest realne. Tutaj nie jest nic zmyślonego. To wszystko to jest prawda Boża. Prawda najprawdziwsza. I to właśnie przez załamanie nerwowe Jim nie dokończył swoich zawodów. Dostał nerwicy, biegunki. Ludzie przestali go lubić. W szkole został wyśmiany. Więc za karę rzucił szkołę, zaczął palić fajki i zatrudnił się w Biedronce. Ja pierdolę, co czasami gadam, to w ogóle jest bez sensu. No ale dobra, żarty na bok. Przynajmniej mieliście trochę humoru w tym let's playu. A mówiąc o Oxide Station, to w oryginale był taki pewien skrót, który większość, ale to większość graczy lubiło go wykorzystywać. Dobra. Większość graczy lubiło wykorzystywać ten skrót. A mianowicie jest to skrót, w którym... Zresztą zaraz wam go mniej więcej pokażę.
co to dokładnie jest za skrót. On został oczywiście spatchowany, no bo twórcy przewidzieli taki rozwój wydarzeń. Więc w dosyć dużym skrócie trzeba było się rozpędzić i tutaj zaraz na lewo wyskoczyć w dół. Tego oczywiście nie możemy tutaj zrobić, ponieważ te bariery po lewej i prawej stronie są troszeczkę podwyższone. Co za tym idzie, niestety, ale będziesz uderzał non-stop w niewidzialną ścianę. Tyle mam do powiedzenia w tej kwestii. Ogólnie w sumie teraz jak się skończy tego Crasha, to będę mógł jeszcze zabrać się za takie wspaniałe gierki jak chociażby Mario 64. Bo to jest coś, co też trzeba dokończyć. No. I po Mario 64 to tam jeszcze jakiś inny long play o let's play wymyślę. Jedyne co chcę was, na co chcę was w sumie przygotować, to to, że po Crashu 4 i na live'ach i na let's play'ach przejdziemy troszeczkę w inny system robienia serii. Chyba, że pojawi się jeszcze Crash on the Run, no to wtedy jeszcze do tego nie przejdziemy. Aczkolwiek od października albo od listopada przechodzimy na system 10-minutowych odcinków, czyli serie będą 10-minutowe. W sensie odcinki 10-minutowe z serii. Tak więc chcę, żebyście byli na to przygotowani. Dlaczego tak? Chcę poza tym trochę potestować, trochę posprawdzać, czy taki typ materiału wam tym bardziej się spodoba, bo no nie ukrywajmy, ale to będzie okres, gdzie wszyscy prawdopodobnie w szkole będziecie. Mimo, że mamy takie obostrzenia, jakie mamy, to jednak powrót do szkoły jest, wbrew pozorom. I podejrzewam, że nie będziecie mieli za bardzo czasu oglądać półgodzinnych, 40-minutowych odcinków, więc takie 10-minutowe to będą akurat, myślę. No. I to by było na tyle. No. I w taki oto sposób zebraliśmy ostatnią trofkę, ostatni puchar. I mamy tutaj Edgina, któremu znowu oko wypadło. No i Polara, który po prostu jest taki trochę przygnębiony. A to oczywiście zwiastuje, że będziemy mieli konfrontację z bossem tutejszej krainy, tutejszego świata, jakim jest Pinstripe Potoru, który zajął małą Taunę Bandicoot, ponieważ ona się zakochała w nim, dlatego że jest mafiozą, jest oczywiście gangusem i przede wszystkim ma pieniądze. To jest taki trochę niestety typowy stereotyp u niektórych, zaznaczam niektórych, zachowań u dziewczyn i u kobiet. Nie pakuję wszystkich do jednego wora, ale niektóre tak się zachowują. Ponieważ tak, ja nie jestem żadnym seksistą, ani żadnym innym tam cosiem lub nie propaguję tutaj jakiejś mowy czegoś tam. Po prostu jedyne co chcę powiedzieć to to i zwrócić uwagę na to, że niektóre kobiety tak się po prostu zachowują. Widzą tutaj takiego macho kurde mafioza, który nie wiadomo jest kim, a tak naprawdę w głębi duszy jest przegrywem, który żeby zaspokoić swoje potrzeby finansowe musi napadać na banki i tak dalej. No i niektóre takie właśnie są, że po prostu lecą na takiego bogatego chłopczyka, a w głębi duszy to jest po prostu taki przegryw, że to jest głowa mała. I dlatego mówię, że to są niektóre, więc do wszystkich, którzy zaraz będą mnie próbowali wyjaśniać, nie obrażam tutaj kobiet w żadnym wypadku. Po prostu zwracam uwagę na niektóre takie zachowania, a uwierzcie mi, w dzisiejszych czasach to nawet się narosło do takiego stopnia, że niektóre faktycznie się tak dalej zachowują. Dobra, kończę ten temat, bo zaraz naprawdę wyjdzie jakaś drama, kurde, na czacie jeszcze w trakcie premierki i wolę tego uniknąć. Mówiąc o Pinstripe'ie, to jest właśnie boss, który sprawiał mi najwięcej problemu za dzieciaka. Bomby, które puszcza do tyłu, po prostu są mega zdradliwe, mega wkurzające i generalnie nie ma drugiej takiej wkurzającej mocy. Ale na szczęście, wykorzystując technikę Power Slide, to Pinstripe tak na dobrą sprawę jest jak bułeczka z masełkiem. Taka świeża bułeczka z masełkiem. No serio, zobaczcie gdzie on jest, a gdzie ja jestem. My już mamy tutaj zaraz ostatnie okrążenie. A on dopiero będzie kończył drugie okrążenie. To tylko pokazuje jaki on jest słaby w te klocki Lego.
I sorry, że ja teraz taki cichy jestem, ale serio, w niektórych momentach już brakuje mi tematów, co mogę powiedzieć, ale co wy się dziwicie, ja to nagrywam już prawie 2 godziny. Żebyście wy mogli dostać taki 2-godzinny odcinek przed szkołą, nie? Żebyście mogli sobie tak obczaić się, tak trochę odstresować, żeby pooglądać takiego wspaniałego youtubera, jakim jestem ja. Nie no, może ja nie mam o sobie takiego mniemania, ale nie uważam siebie za złą osobę. Nigdy tak nie było, nigdy tak nie mam zamiaru gadać, bo takie trochę dla mnie takie szukanie atencji na siłę. No i proszę bardzo, Pinstripe został sklepany. Nie będzie już cutscenki w Gemstone Wally, tylko po prostu tutaj Pinstripe przyzna, że dał dupy po całości. I dzięki czemu nam da klucz. Bo teraz nie może oczywiście stoczyć wyścigu z Oxidem. Więc musiał pogodzić się ze swoim losem, że dał dupki po całości. Tymczasem w Gemstone Wally, albo Gemstone Wally, pojawia się niejaki doktor, Nitrous Oxide, który oczywiście jest pod wrażeniem, że w końcu udało nam się zdobyć 4 klucze i że jesteśmy tym razem gotowi na walkę z nim, a raczej na wyścig z nim. Aczkolwiek zanim to zrobimy, to zróbmy jeszcze jedną rzecz, ponieważ tutaj mamy pewną rzecz. I teraz większość osób mogłaby sobie pomyśleć, że to jest nowy świat jakiś. Ale nie, uspokoję wasze myśli. To jest po prostu taka mini arenka, gdzie są właśnie gem cupy. Pojedźmy sobie do jednego z nich. No i tutaj Ukałok nam tłumaczy, że po prostu potrzebujemy 4 tokenów tego koloru, aby wjechać do tego oto portalu i rozpocząć mistrzostwa klejnotów. I to samo by powiedział tutaj, to samo by powiedział tutaj, to samo by powiedział tutaj i to samo by powiedział tutaj. Więc tak na dobrą sprawę tylko zwrócił uwagę, że potrzebujemy tych CTR-ów tego koloru. Dobra, Oxide Challenge. Czas na pierwszy wyścig. To już widzieliśmy, więc możemy sobie zeskipować. Już teraz każdą pokazówkę będziemy sobie skipować, ponieważ... No nie ukrywajmy, to już wszystko widzieliśmy. Praktycznie to, co chciałem pokazać, to już wam pokazałem. No i Oxide jest znany z tego, że jest frajerskim cheaterem, chociażby po tym, że robi fall start. Jak widzieliście, mieliśmy 3 lampki i on przed 4 lampką już sobie wystartował, więc to tylko pokazuje, jak on bardzo gra na zasadach. Praktycznie nie potrafi grać na zasadach. To jest jakby postać, która jedyne co ona potrafi, to cheatować. Nic więcej. No ale w głębi duszy na klasycznym Adventure Mode, tak jak widzicie, on jest bardzo łatwy. Na Hard Mode mogę przyznać, że sprawiał mały problem na początku, aczkolwiek ostatnia konfrontacja z nim była mega żałosna, przynajmniej dla mnie, na Hard Mode. Mówię, ja gierkę przeszedłem na wszystkich poziomach trudności, więc dla mnie Oxide nie jest już żadnym wyzwaniem, tak na dobrą sprawę. Dla mnie to jest po prostu taka formalność bardziej. Zamknięcie mu mordy, żeby... Nie było, że za każdym razem będzie zgrywał nie wiadomo jakiego kozaka. Bo taki z niego kozak jest, że dosłownie zaraz w dupkę dostanie i zaraz będzie gadał, że to jeszcze nie koniec, jeszcze ci zostały CTR-y i relikty. Myślicie, że dlaczego jest powód zbierania tych reliktów i CTR-ów? I tych klejnotów? Bo Oxide po prostu chce, żebyśmy mieli potem wszystko. Więc po co mamy z nim jechać teraz? Nie widzę żadnego sensu, tak na dobrą sprawę. No, ja jeszcze w swoją własną miksturę wjechałem. Teraz chwila. Ja ją położyłem tutaj? Chyba... Nie, ja tego nie kładłem tutaj. What? Kto tutaj kładł? To chyba ten. Łeb jak sklep. Ajojojojojojoj. Już ostatnie okrążenie przed nami. Już czuję ten zapach finału, który unosi się gdzieś tam w powietrzu. Śmierdzący. Ale jednak finał.
W sensie wiecie, no, złe zakończenie, bo to będzie nie stuprocentowe. A trzeba będzie zrobić jeszcze stuprocentowe. Chyba najpierw w ogóle zrobimy tak, że po Oxide przejdziemy te fioletowe, żeby wam bardziej uzmysłowić, na czym polegają te fioletowe CTR-y. Bo to są jakby takie inne poziomy. Nie takie wyścigowe. Od razu bym mógł powiedzieć nawet. Ważne, żeby teraz Oxide w dupę dostał. To jest na razie taki priorytet. A co dalej, to się zobaczy. I myk! Dostał w dupsko. Niech teraz mu gładko puchnie ta pupa. I lecimy dalej. Co on będzie miał nam ciekawego do powiedzenia? Na razie widzimy, że wraca sobie do swojego sterowca. No i oczywiście nie jest w stanie w to uwierzyć. Oczywiście tutaj mówi, że on nigdy nie przegrywa. Oczywiście coś tam wspomina o tym, że będzie wyśmiewany teraz Gasmoxy. I żeby się jakoś wybronić, to trzeba rzucić nam kolejne wyzwanie, że teraz, aby z nim się po raz kolejny zmierzyć, to musimy zebrać wszystkie CTR-y, wszystkie tokeny. Znaczy, dobra, to w sumie powiedziałem jedno. Więc wszystkie tokeny, wszystkie relikty, wszystkie klejnoty i dopiero wtedy możemy z nim stoczyć walkę w trudniejszym wyścigu. Co oczywiście jest gówno prawdą, bo co to jest za trudny wyścig? To jest gówno, a nie trudny wyścig. Tak na dobrą sprawę. Oczywiście sobie tutaj pominiemy napisy końcowe. No i tyle. Mamy tu już, jak widzicie, zaliczone, więc pójdźmy sobie zapisać. I zrobimy te fioletowe tokeny. Niech już będzie. W razie co sobie, to jest safe, tak. Mimo że gra nam sama z siebie zapisuje, to jednak wolę sam czasami zapisywać, bo autosave to jest autosave. Nie zawsze oczywiście musi działać, jak to mawiają. Let's go, School Rock! No i to jest jakby dialog, który normalnie się pojawił. No. Skull Rock. Tak się właśnie prezentuje oto plansza, czyli po prostu jest to nadzwyczajne zbieranie kryształów. To jest pierwsza i zarazem najłatwiejsza trasa, ponieważ jest to praktycznie ściganie się po innej części hubu. Ponieważ te wszystkie fioletowe poziomy to jest jakaś tam inna część hubu. Czyli przykładowo jak jesteśmy w Insanity Island albo Insanity Beach, to technicznie to jest taka druga część Insanity Beach. Nawet gdzieś tam było potwierdzone na Wikipedii, że te wyścigi nie mają mapki tylko dlatego, ponieważ są to trochę w innej części tego hub worldu całego, w którym tam, wiecie, wybieramy sobie poziomy, które chcemy wjechać. Tak perfidnie wjechać. Zawsze lubiłem Skull Rock, chociażby po tym, że muzykę ma całkiem spoko i sam w sobie jest naprawdę fajnym poziomem. Kurde, co to ma być? Halo, a gdzie jest w ogóle ostatni kryształ? He? A dobra, tam jest, widziałem go. No, i proszę. Dzięki czemu otrzymaliśmy fioletowy CTR. Zanim polecimy do The Lost City, to zróbmy jeszcze CTR tutaj relikt. No, i mamy teraz coś nowego, coś czego nie mieliśmy w oryginalnym CTR-ze, czyli po prostu podium, gdzie Tiny sobie tańczy, bo zbiera token CTR. No ale nie będzie żadnej tutaj animacji pokroju, że o, Tiny, zdobyłeś token, bla bla bla. Takie coś było w Nitro karcie, ale tego nie ma w CTR-ze. I wielka szkoda. Dobra, zatrzymamy się teraz na Crash Cove i zrobimy sobie od razu challenge CTR oraz Relic Race. Tak więc, let's go. Tutaj oczywiście Łuka będzie nam tłumaczył, że musimy zdobyć literki C, T i R, żeby uformować CTR token, no i po prostu musimy być pierwsi, żeby po prostu wygrać i zdobyć token. No. Tak to właśnie wygląda. Dobra, to już widzieliśmy 500 000 razy, więc
jedźmy zdobywać literki. Bo to jest jedna z lepszych rzeczy w sumie w tej gierce. Serio, jeżeli chodzi o zbieranie literek CTR, to jest moje ulubione zajęcie w tej gierce. Co jest zabawne, to to, że w Diddy Kong Racing, który... Wiecie, Crash Team Racing się w końcu nim inspirował, tą gierką w sensie. To tam z kolei zbieraliśmy te srebrne monety z logiem Nintendo w wersji na Nintendo 64. A tutaj mamy po prostu tylko literki C, T i R. No i teraz mając wszystkie trzy literki musimy być pierwsi, bo jeżeli będziemy ostatni, no to CTR-y po prostu nam przepadną. I tyle będzie w temacie. Ogólnie w ogóle nagrywam to dnia, czyli 28 sierpnia o 10.46. Gdzie dzisiaj o 14.00 będziecie mieli wielki finał ze Sly'a jedynki w końcu. Najpierw seria miała być zawieszona i w ogóle miałem do niej nie wracać, a teraz patrzcie, jak wróciłem, to już na pełne i skończyłem w 20 odcinków serię. To tylko daje pretekst, żeby Sly'a na razie nie robić na kanale. Nie no, może w tym roku jeszcze zrobię dwójkę, ale to bardziej z naciskiem na morze. Zobaczymy, dwójka wydaje mi się, że może będzie lepiej oglądana. Bo jednak dwójka jest bardziej znana w Polsce. No i myk! To co chcieliśmy, to zebraliśmy. I teraz zebraliśmy czerwony token dzięki temu. Więc lecimy sobie teraz na relikt. To jak mu idzie? Dobrze. Zaraz zobaczymy sobie razem. No dobra, jesteśmy po CTR-ze, więc teraz czas na relikt. I to będzie jedyny raz, kiedy pokażę wam, jak wyglądają CTR-y i relikty, ponieważ resztę robię poza anteną. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wszystko wyglądało, to zapraszam na moje Q&A. Tam jakby wszystko pokazałem, wszystkie CTR-y i relikty. No i to tyle, co chciałem powiedzieć. A teraz zobaczmy, co tutaj nam Uka Uka powie. W zasadzie to on powie to samo, co powiedział w oryginale, czyli po prostu, żeby zdobyć relikt, to musimy zniszczyć Time Crates. One są specjalnie oznaczone, zresztą sami zaraz zobaczycie jak. No. Po raz ostatni pokazana nasza arena. I tutaj teraz pod czasem mamy czas na relikt szafirowy. Twórcy chcą, żebyś miał tutaj minutę 17 na relikt szafirowy. To jest jedna z bardzo prostych plansz, dlatego że tutaj bezproblemowo możecie zdobyć platynowy relikt. Ja wam to pokażę, że jestem w stanie to też zrobić, też uczynić. Ponieważ żeby zdobyć czas na platynowy relikt, to potrzebujecie 52 sekundy. Ale pomidor, to jest niemożliwe, ponieważ jak skończysz planszę, to będziesz miał minutę. Tak, będę miał minutę, albo nawet przed minutą. Aczkolwiek, kiedy zdobędziesz wszystkie skrzynki, to Uka Uka o tym oczywiście nie wspomniał. Szkoda, naprawdę szkoda, bo mógłby o tym wspomnieć. Ale w momencie, kiedy zbierzesz wszystkie skrzynki z czasem, to gra ci jeszcze odejmie 10 sekund. I to jest coś, o czym w ogóle maski nie wspominają. I to tylko pokazuje, jak one bardzo są przydatne. W sumie możesz mieć w dupie ich opinię kompletnie, bo ich opinia jest guzik warta. No i teraz oczywiście zaprezentuję to, że zbiorę te dwie skrzynki od razu. Proszę bardzo. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych, tak na dobrą sprawę. I ostatnie dwie skrzynki... W zasadzie teraz ostatnia skrzynka jest przy mecie. Sami zobaczcie, ile mam sekund. No ale żeby zdobyć platynowy relikt, to wystarczy po prostu też power slide'ować. Czyli dawać też coś od siebie przy okazji. I proszę bardzo. Mamy 34 sekundy i platynowy relikt dla nas tutaj się należy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o relikty i CTR-y. Wróćmy teraz do fioletowych. No, i w taki oto sposób mamy tajniego cieszącego się na widok platynowego relikta. W sumie to każdy by się cieszył, nie ukrywajmy tego. No
tyle. To, co chciałem, to wam pokazałem i teraz lecimy z fioletowymi już. Tylko i wyłącznie. Tak oto prezentują się właśnie relikty oraz CTR-y. Kurde, mega nostalgicznie się teraz cieszę. W sensie, no, kurwa, co ja powiedziałem teraz? W sensie, mega się cieszę, że ja taką nostalgię wprowadziłem do tej serii. Bo serio, to jest takie moje trochę też prowadzenie, tak jak prowadziłem te 6 lat temu. Znaczy, no, komentarz jest bardziej żywszy. Więcej mówię i więcej takich mądrzejszych rzeczy mówię, ale po prostu prowadzę serię tak, jakbym prowadził stary mój let's play. I to jest fajne bardzo. No i tak oto prezentuje się plansza Rampage Ruins. Czyli jest to druga część The Lost Ruins, czyli tego świata, w którym teraz jesteśmy. I swoją drogą bardzo mi się podoba ten Rampage Ruins. I w oryginale, i tutaj. Po prostu jest to bardzo fajna plansza. Szkoda, że nie ma tutaj jakby tej mapki. Bo ciekaw jestem, jak ona by wyglądała, ta minimapka. No ale no trudno, nie można mieć wszystkiego, jak to już mawiałam. Tylko zastanawiam się, czy czasem fioletowe klejnoty też nie zrobić w montażu, bo jednak nie ukrywajmy, ale fioletowy klejnot jest dosyć interesującym kapem, dosyć interesującym mistrzostwem, ponieważ tam nie jedziemy z komputerem. Tylko, znaczy tam też jedziemy z komputerem, ale chodzi o to, że nie z tym komputerem, jakiego znamy z normalnych plansz. Tylko tam mamy jakby taki boss rush poza Oxide'em. Zastanawiam się, czy by tam też nie dać montażu. Bo na pewno dam. Na pewno dam do czerwonych, zielonych, niebieskich i żółtych, ale z fioletowym to tutaj pewności stuprocentowej nie mam. Gdzie zgubiłem kryształ? Halo? Gdzie jest ostatni kryształ? A, tutaj jest. Haha, widzicie? Dobry jestem w te klocki. No dobra, to już widzieliśmy. W sumie ta animacja się nic nie zmieni, poza tym, że Tiny po prostu będzie wiwatował, bo ma kolejny CTR token. Też się cieszę, Tiny, jakby co. Nie, jakby nie pomijam twojego szczęścia w żadnym wypadku. Lećmy zatem na Glacier Park i już na Citadel City i to by było na tyle z tej sesji. 2 godziny i 10 minut, ale mój montażysta będzie miał do montowania, ja pierdzielę, ale już mu współczuję, nie? Dobra, czas na Rocky Road. Ogólnie to tutaj napomknę jedno zdanie. Mianowicie tak właśnie prezentuje się ta plansza w zimowym świecie. I teraz jako ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale oryginalnie twórcy planowali dać tutaj trasę The Nord Ball. To jest taka specjalna trasa w Battle Mode, gdzie jest to zimowa trasa, gdzie tam wokół jakby całej planszy jest takie iglo. Ale z jakiegoś powodu oryginalni twórcy Naughty Dog, bo ponieważ mówię tutaj o twórcach Team Racing na PS1, mówili i okraszyli to takimi słowami, że po prostu nie mieli pomysłu, gdzie tutaj te kryształy pozmieszczać. Co jest takie dla mnie dosyć dziwne, no bo hej, mogliby równie dobrze skorzystać z jakiegoś generatora, który by sam wygenerował im pole kryształów, gdzie one by były dokładnie. No ale niestety to tylko tyle, co dowiedzieliśmy się od Andy Gavina w tej sprawie. Ale The Nord Ball był planowany zamiast tej trasy. Ta trasa była bardziej na Battle Mode tworzona niż na challenge kryształowe. No ale no cóż, mamy to co mamy, nie ma na co narzekać. Tu w ogóle mamy jeszcze Gas Engina. Fajne, że tak powiem, easter egg, nie powiem, że nie. No, i tak oto prezentuje się Nitro Court, czyli arena z zamczyskiem Cortexa. I 2 minuty mamy, żeby zdobyć 20 kryształów. Tutaj w ogóle jest moja ulubiona też muzyka. Ogólnie sam Nitro Court wygląda zajebiście jako battle arenka oraz arenka do zbierania kryształów. Chciałbym ogólnie, żeby
Binox, jak i Activision zrobiło trochę więcej gierek wyścigowych z Crashem. Ogólnie, żeby zrobili coś takiego, żeby, nie wiem... Bo ja szczerze wam powiem, mimo że jestem ogromnym fanem Crasha, no to prawda jest taka, że wolałbym, bo tam wiem, że gadałem na ten temat z Zakim i wiem, że Zaki bardzo by chciał, żeby w głównej serii było co najmniej z 15 gierek czy 16. Ale też bierzmy pod uwagę to, że jednak na razie twórcy Activision i tak dalej mają pomysły na tę serię. A uwierzcie mi, Crash 4 wbrew pozorom, mimo że ma tam jakieś nawiązania do The Wrath of Cortex, chociażby te maski całe, to jednak musimy zdawać sobie sprawę z jednego. Te pomysły oryginalne, które teraz są nam przedstawiane w czwórce, w końcu się kiedyś skończą. A widać, że Activision za bardzo nie chce nawiązywać do starego uniwersum i nie chce za bardzo robić czegoś takiego, że będą odgrzewane kotlety robić, tylko wolą pójść w oryginalność. To ja jako ogromny fan tej serii, jako nawet osoba, która bardzo by chciała, żeby coś takiego zrobili, to uważam, że powinni zrobić coś takiego. Wydać 5 albo 6 gierek z głównej serii i główną serię, główny kanon Crasha zakończyć i potem Crasha ograniczyć tylko i wyłącznie do spin-offów, ponieważ uważam, że to będzie też bezpieczna taktyka, bo spin-offy... No bo dobra, pokażę wam ostatni tutaj ekran ładowania, czemu nie, ja tutaj dokończę swoją myśl. Bo spin-offy to troszeczkę też jest bezpieczniejsza droga, dlatego że w momencie, kiedy jakiś spin-off dostanie po dupie, zostanie spieprzony, no nie ukrywajmy, nazywajmy rzeczy po imieniu, to jednak nie będzie to jakby wpływało na główny kanon serii. Dzięki czemu seria nie oberwie i nie trzeba będzie robić żadnych rebootów, reimaginingów czy innych tam rzeczy pokroju, co miało na przykład Ratchet i Clank czy Sonic. Właśnie, zobaczcie. Te dwie serie miały dużo gier głównych w kanonie. Lepiej chyba poczekać rok lub dwa na dobrą grę z Crashem, niż żebyśmy co roku dostawali grę, która co druga gra byłaby chujowa. Tak jak w przypadku, nie wiem, Sonika czy Ratcheta i Clanka. Ja nie mówię, że ja tak uważam, ale taka jest opinia internautów. I taka jest prawda. Więc lepiej, moim skromnym zdaniem, jest tak, żeby seria ograniczyć do 5-6 gier z głównego kanonu, czyli zrobić Crash Bandicoot 5 i 6. Szóstka to mogłaby być zakończenie serii. I oni by się skupili bardziej na spin-offach. Takie jest moje zdanie w tej kwestii. 45% to jest bardzo ładny wynik. Ja wam dziękuję obecnie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten let's play, ta sesja wam się spodobała, że tutaj trochę było gadania o grze, tutaj trochę o jakichś pobocznych tematach. Mam nadzieję, że taki format wam się spodobał, trochę taki stary pomidor w nowym wydaniu. No i cóż, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Wbijajcie na grupę na Facebooku oraz na Discorda, linki są pozostawione w opisie. Oraz dla nowych osób zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Crasha Team Racing i nie tylko. Pa, pa!